Dzisiaj zamieniam dom Gen Z w dom strachów. Gen Z oczywiście o tym nie wie, jest to dla nich niespodzianka, wiedzą tylko tyle, że organizuję coś dla nich, ale nie wiedzą co. A z racji właśnie tego, że zbliża się Halloween, to uznałam, że no nie ma innej okazji na to, by zorganizować dom strachów u nas w domu z escape roomem. Także zostańcie do końca, żeby właśnie zobaczyć reakcję innych na ten dom, ale też żeby zobaczyć, jak świetnie się bawią. I krzyczą, i się boją. A jak Halloween, to i słodycze. Ekipa we współpracy z marką Milano wypuściła słodycze, które dostępne są już w sieciach sklepów Lidl oraz Dino. Mamy tutaj challenge'owe czekoladki, czyli 6 smaków ukrytych w 3 papierkach, czyli bierzecie tak naprawdę cukierka i nie wiecie do końca, jaki on będzie miał smak. Na przykład w różowym papierku znajduje się smak albo truskawkowy, albo wędzony. Myślę, że te czekoladki najlepiej się sprawdzą przy challenge'ach na przykład z waszymi znajomymi. I dostępne są także chokokapy, czyli w ogóle moje ostatnio ulubione batoniki czekoladowe o nadzieniu mlecznym z prażoną kukurydzą. Petarda, musicie tego spróbować. Okej, skończyłam dekorować dom i tak właśnie się prezentuję. Przed domem, także za chwilę idę ich straszyć, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba i zostawajcie do końca. Zasady gry są mega proste. Jeden uczestnik zostaje porwany, a reszta ma za zadanie go uwolnić i znaleźć. Oczywiście to wszystko nie będzie takie łatwe, ponieważ w całym domu poukrywane są klucze, kłódki oraz safe, a osoba, która została porwana, by być uwolniona, musi zebrać 10 cukierków. Uczestnicy przez całą grę nie mogą używać latarek, mogą używać tylko przy jednym zadaniu latarki UV oraz mają całkowity zakaz wychodzenia z domu innymi drzwiami niż tymi, na których jest kłódka. Oprócz tego nie mogą dotykać potworów, a niektóre zadania muszą robić pojedynczo. O co chodzi? Straszny dom to jest teraz. Straszny dom. Keep out haunted house. To jest to, co jest tu namalowane. Dobra, kamień, nie, kręciłem, bo tego ja pierdolę, nie idę pierwszy. Ja kręciłem, bo ten dom to idzie. Nie mogę. Ja! No, debilu, błagam! O kurde! Co? Nie, błagam cię, Karol, błagam cię! Dobra, lecimy! Dzień dobry! Coś tam stoi, nam ktoś stoi! Czekaj, ale patrzcie, pikni jest! Tak. Szczerze, mega dobrze jest to zrobione. Złap za kołysz, a ty za tą, złap za nią! Przestraszyłeś ducha, a ja też! O, ty jeden! No, chcesz kość? Dobra, żartowałem! Pierwsze zadanie. Uczestnicy muszą znaleźć safe, który ukryty jest w garderobie. Gdy znajdą już safe, muszą znaleźć w domu wskazówki, które podpowiedzą, jaki jest pin do tego safe'u. Dobra, szukamy safe! Demonie, odejdź! Odejdź, demonie! Daj mi krótki fix, błagam! Jedna osoba musi wejść na dwór wraz z... Dobra, ja z tym mam wyjdę. Dobra, wychodzę. Tylko mnie nie podaś prądem, proszę. Ale że co? Nie, musisz mi powiedzieć co. Ale powiedz mi, co chcesz. Powiedz mi, co chcesz pierw. Nie, to Przepraszam. Nie ma ręki, dopóki nie powiesz, po co ci ta ręka? Nie. Dobra, masz tą rękę, no kurde. Na co ja się zarobiłam? Na co ja się pisałam? Ej, nie działa tu światło, ej! Tu jest coś! Nie, ja się boję tu! Nie, no nie ma tu nic, nie ma nic! Tu sprawdź! Ej! Nie ma tu nic w sumie! To jest dynka! Okej. 10 cukierka! Mam zebrać? Ej, dobra, napój ekipy, czyli to może być tutaj wskazówką. Ja, jak przyjdzie ta baba, to ja wyjadę do basenu też. Dobra, kość jest dobry! Ej, ale bez takich! Dałam ci skuć, to teraz mi zostaw w spokoju! Ej, bo... Nie ręczę za siebie! Mam... 10 cukierków! I tu, Patryk! Patryk, tu ktoś będzie, ogólnie otworzę, a ty się przestrasz, dobra? Ok,
tutaj safe, mordo. Ej, tu ktoś jest. Tu ktoś jest. Jakaś wskazówka gdzie? Taki właśnie pomocny klaun. Dlatego nie lubię klaunów. Jest tu ktoś? Chodzi tu jakaś. Ten nie, tam gdzie był ziomal! Ja chodzę za nimi, bo się boję. O, Patryk, ale weź jak człowiek wyjdzie. Idź, Kania. Tak, no idźcie sobie tam. No, dobrze. Idź sobie! Idź sobie! Tu. Co? No? 10 cukier. Dobra, jak mi obieca, że tam nikogo nie ma za donatem. Obiecuję. Zostawiam. Bez przemocy. Bez przemocy? Przepraszam, jeśli trafiłem w jakieś organy witalne. Ej, a wybiegniesz? Proszę, klaunie, strasznie. Ej, może on słyszał nasz test, że świeży się chowa w kiblu i czekasz, wybiegniemy. Nie wkopuj mnie tak stary! Jeden cukierek. No kurde, weźże! Jeden cukierek, no to fajnie. Fajnie mi idzie, jednego cukierka mam. O, jest drugi cukierek. No, daj. No, szukam ci cukierków, daj mi spokój! Świetnie, się na pracy nie można skupić, bo latasz jak podwalony. Naprawia te, on naprawia internet. Internet, no dobrze. Ej, nie, bo Hania, bo oni chcą zamknąć drzwi. Nie zamknij! No nie wpychaj mnie! Proszę pana, ja tylko chcę safe. O, i w drugie, no dobra. Święty. Ja patam. Żartuję. Żartuję. Dobra, tu jest ziomal. Ale ja dostałem. Macie safe! Nie mamy safe'u, bo nikt mi nie chciał pomóc. O, poczekajcie, ja muszę ochłonąć chwilę, bo mi zaraz pikawa. Pięć. Zostało nam 5 cukierków do zebrania. Dobra, ej! A możemy pójść na taki deal, że my ci damy kogoś, jedną osobę? Czy nie! Chcesz, Hanie? Nie! Chyba, że chcę! Dobra, Hania! Co to za deal? Hania! Ty masz pewnie mięsa, czyli będzie musimy najlepiej. Musimy poświęcić ciebie! Mięso! Dobra, ale Hania ma też mało mięsa! To właśnie! Nie, myślę, że Patryk jest największy! Bartek, ja nie mam! A, Bartek jest największy! Ja schudłem! Ciłem butelkę, ale kto bierze sobie? Nie, dzisiaj żadnej butelki! Ja cię bronię kością i przede mną! Dawaj ten czy jak, damy Hanie, to będzie git, tak? Możemy sobie wziąć safe? No i git! Wygramy papier, kamień, nożyce. Jak ja wygram papier, kamień, nożyce, to mi mówisz, gdzie są 3 cukierki, okej? Okay? A jak przegram papier, kamień, nożyce, to w sumie nic nie wygrywasz ty. 10 cukierków. Takie właśnie z tobą deale. A niech pan zrobi tak... Dobra, kręcimy butem, kto wchodzi. No, to... Proszę, ten jeden raz. Kocham buta, panie klaunie, będzie więcej mięska, bo kolega tu już idzie, także taki szeroki kolega. On cię lubi. Jak będziesz dla niego miły, to cię nic nie zrobi. Jestem bardzo niedobry, proszę pana. Potwierdzam. Tak czy nie? Idź sobie, tam zostań daleko, zbiorę ci te cukierki i będzie koniec. Poszedł sobie, jaki wychowany klaun. Dobra, mam 7 i zbiorę 3 napoje ekipy i mu wręczę, bo może to być to. Bo te napoje też tutaj są z jakiejś przyczyny, a są akurat 3. Ej, patrzcie, co mam do pinu, upał! Ej, jest to! Nie! Patrzcie, co tu jest, EX! Chcę! Macie minutę spokoju, ona
Dobra, tu jest, ej! Dobra, 20, 2021, 13, kurwa! Tam masz cukierki! Ekipy, czy to są 10 cukierków? Halo? Halo? O, mamy to! Zarąbiście, dobra. Zasad. O, zepniesz mnie? Fajnie. Lewa ręka. Dzisiaj jesteś miły, pan klaun, wiesz? No chyba se jaja robisz. No chyba se jaja robisz! Wziąłeś cukierki! Zebrałem ci cukierki i przywiozałeś mnie tutaj. Nie klaun! Ej, dobra, tu jest brakujące miejsce! 20 listopada! Listopada! Listopad to 11, tak? I tu też brakuje! 13 urodzin Fausti, 13 który? Marca? Nie, 13 tak! Chyba. 20 listopada i urodziny Fausti! 2000 rok? Tak, Fausti jest 2000, nie wiesz? Serio? Tak! O Jezu! Dobra, dawaj, co wpisujemy? 20 listopada! Aaaa! Listopad, czyli co? Z jakiego miesiąca jest Fausti? Z marca mi się wydaje! 11.03! Idzie do pani, idzie do pani. Ogólnie klaun nie przewidział tego, że ja mam dosyć chude rączki i ja przecisnę rękę. Ale nie wiem, czy to nie zepsuje historii. Byk, kiedy ma byk urodziny? Maju. Maju, kurde, w maju! Ej, ale jesteś... Maju, faktycznie, bo wtedy była ta mocna... Byk? Co to chodzi? No byk, że jest no, na znak zodiaku. Co to byk? No bez jaj, że mnie będziesz tak... Bez przesady w ogóle! Zabierzcie mnie stąd! Jeżeli podacie mi prawidłowe hasło... 11.05. Maja! Mam 11.03. Brakuje jeszcze jednej rzeczy. 11.05 10. 11.05 XR. 11. Kurde. Ej, bo idzie tu król. Ja nie zjedzie. Ej, nie wyjdź, proszę. 8, 4, 3 i dalej 1. No, 11.05. O, dobra, jest. Ej, no i co teraz? W sejfie znajduje się klucz do łazienki, w której znajduje się klucz do wyjścia poza dom. Pierdziele, co tu się dzieje? Zostałem dotknięty! Wychodźcie! Boję się, że sobie krzywdę zrobimy dzisiaj. Ej, ale tu jest straszne rozpiercie, nie wydaje mi się, że Fausti tutaj krzyczy. Ty, no idź tam! Za pokonaj ją, Patry! Bądź dżentelmenem! Idę. Niech pani tak nie robi, błagam! Dobra, proszę pani, ja muszę być. Ej, rozjebaliście żaluzję! Ej! Mogę UV wykorzystać? Mam wódkę! Ej, tu, ej, tutaj są! O co tu chodzi? Nurkuj! Kiblu fest będzie ty klucz. Nie, moim zdaniem w tej wodzie. Nie ma, sprawdzałem. Mam, jest tu kluczyk. Daj, ja to rozgryzę. Nie, ja to mam, więc już to otworzę. Krew to jest z okresu. Dobra, mam kluczyk, teraz musimy znaleźć do czego to jest. Ej, tu jest kłódka. Nie, żadna. Nie. Pytałeś mnie. Znaczy mi, że masz kluczyk, tak? No fajnie. O, tu jest pan! O! A, wracamy, obrót! Siema Maciej, co tam u ciebie? Masz cukierka za mną? Nie! Wkurzony, nabulmuszony odszedł. To ty mnie tu przypiąłeś, to na co się obrażasz, nie chcę cukierka. Poczekamy, aż przyjdzie. Zwalniemy sprinta na dół. Czy to jest kłódka już do Fausty, do Wiki? O, Pol, to ty? Otworzyłem! Otwieraj!
jest już Wika! 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 Dobra, udało im się wyjść na dwór, a teraz muszą znaleźć kluczyk, który pozwoli im uwolnić Wikę z kajdanek. Cześć, czy to ty? Cześć, tak, to ja. Uratowaliśmy się. Zajęło nam to 2 minuty. A tu jest pan straszny. O, tu jest. Dobra, a ja patrzę. Nie miałeś tego ręce? Ej, poświęcę mi na pana, bo on zaraz będzie straszny. Ja to muszę odkryć. Ej, plecy mamy, biba, plecy mamy. Szybko, Bartek, patrz się zbliża. Szybko. Szybko, pan Adam. Już, już, czekaj. Wyciągasz ścigamy. Ej, no bo tam drugą zapisała. Nadal do środka. Zwyciężyliśmy! Koniec gry! Udało wam się uwolnić po godzinie czasu, Wikę! Widziałam, że sami mam to 15 minut, szczerze mówiąc, ale strasznie długo wam to zajęło! Wiesz, jakie to jest straszne? Ej, panowie, ja... Bardzo fajna gra! Dobra, fajna gra była! Nie wiedziałem, że mogę być w tym domu tak obsrany jak tutaj. Teraz już nie czuję. Cieszę się, że mogłam was przestraszyć, a my widzowie widzimy się za tydzień o 17:30. Pa!